No to witam po jakiejś krótkiej przerwie. Nie wróciłam. Jakby ktoś pytał, to są króciutkie wakacje, powiedzmy. Muszę kilka formalności załatwić, dlatego jestem w Polsce. Zmiana dokumentów ze związku ze zmianą nazwiska, więc no, trzeba to zrobić osobiście, więc przyjechałam. Dobra. W piątek wyleciałam z Houston. No i dzisiaj przeleciałam, wylądowałam i prosto do kościoła przyjechałam. Więc jestem bardzo zmęczona, ale nie było widać. No bo to właśnie o to chodzi, nie? Że Duch Święty daje ci taką energię, że nie musisz się blokować i ograniczać do fizyczności. Więc wiara, która dzisiaj była mówiona, jest realna dla tych, którzy prawdziwie idą do przodu i stawiają sobie za cel Królestwo Niebieskie. I chciałam powiedzieć na temat mojej mamy dzisiaj. Bo jak wiecie, były powodzie różne, było dość głośno ten temat. Ale moja mama złożyła mi bardzo ciekawe świadectwo i myślę, że wam też się spodoba. Moja mama pochodzi ze Strunia Śląskiego i właśnie tamten rejon najbardziej ucierpiał. Tama puściła gdzieś z boku i ogromna fala, około 5 metrów, 6 do 2,5 metra piętra w bloku, tam była taka linia zaznaczona, przeszła przez ulicę Hutniczą, na której mieszkała moja rodzina. Przez wszystkie miejsca blisko wody domy zostały zniszczone całkowicie. Fala po prostu zabrała je ze sobą. Dużo osób straciło wszystko, co miało. Blok pierwszy miał 2,5 piętra wody. No prawie 3. Drugi blok, nie wiem ile miał wody, bo nie widziałam już później na tym filmie, ale ten blok od mojego wujka był suchutki. Amen. Moja mama się modliła o to, aby wujek i jego rodzina zostali ocaleni. Amen. I w jego mieszkaniu nie było ani grama wody. Amen. On tam szedł, było suchutko. Co najciekawsze jest to, że moja mama modliła się też o kuzyna mojego, o Tomka. I on mieszka w innym osiedlu, też w Stroniu Śląskim. I też tam zostały wszystkie bloki zniszczone. A jego blok też był suchy. Amen. I właśnie to chciałam powiedzieć dzisiaj. Amen.